No, jesteśmy już w garażu i wpisujemy sobie szybko moje dane konta na EU1, zagramy. Dane konta są oczywiście dla Was zasłonięte, żeby tutaj nikt nie kombinował jakichś dziwnych rzeczy robić, żeby nikt tutaj nie próbował kraść konta albo próbować zgadnąć hasło. Hasło z bazy trudne, nie zgadniecie go nigdy. Więc wchodzimy sobie i zobaczymy, czy uda się dostać T95E2, czy to było wszystko. Czy to było wszystko mistyfikacją ze strony WG, ale nie, jest. To nadal czołgi T95E2, sloty 1, więc wrzucamy to szybko na czat klanowy przy okazji, żeby się pochwalić. Niech wiedzą, że mamy już T95E2. No i gdzie jest nasz czołguś, gdzie jest nasz czołguś? Gdzie jest nasz fantastyczny czołg? I jest. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Jest taki troszkę skurczony paton. No i już sobie montujemy w nim załogę. Myślę, że załoga z tego patonka będzie najlepszą załogą, jaką możemy tutaj do niego wsadzić, więc wsadzimy sobie tą załogę. Ponieważ to jest czołg specjalny, to możemy przerzucać załogi z innych czołgów do niego. Zobaczymy, czy mamy jakieś tutaj do niego komponenty, które możemy zamontować. Nie mamy, więc zdejmiemy sobie je z Pershinga, ponieważ teraz na pewno będę T95E2 uskuteczniał przez jakiś czas. Tak jest. I zamontujemy sobie to na naszym T95E2. Usuję ta optyka oczywiście i mechanizm dosyłający. Obsługa. Tu sobie weźmiemy parę pocisków złotych. Tak, na wszelki wypadek. Powiedzmy dyszkę. Ja nie będę z nich za dużo pewnie strzelał, ale warto je mieć. Na bardziej wymagające czołgi. Mała apteczka, akceptuj, ok. Tak jest, jeszcze sobie go jakoś fajnie pomalujemy, bo czemu nie? Zimowy kamuflaż, taki biały, nie, w ciapki. Kamuflaż klanowy, o, może w końcu wykorzystam kamuflaż klanowy, którego jeszcze nie wykorzystałem. I tutaj kamuflaż pustynny. Ten wygląda dość fajnie, więc akceptuj. Czołguś pomalowany. Wszystko jest gotowe. Automatyczne przyspieszenie załogi. Przyspieszenie szkolenia załogi. Wszystko zamontowane. I mamy peny jeszcze, żebym to powiedział. 173, czyli tak jak chyba w zwykłym Pershingu. W zwykłym Pershingu jest 180, czyli troszkę mniej niż w zwykłym Pershingu, no ale zobaczymy, jak to się będzie spisywało. Dobra, do bitwy. Jedziemy. Zobaczymy, co się uda zdobyć. Mam nadzieję, że głupio nie zginę. Natomiast jeżeli zginę głupio, no to trudno. Postaram się pogadać troszkę bitew tym czołgiem w najbliższym czasie i pokazać Wam coś fajnego. Mam nadzieję, że to będzie dość ciekawe, bo wiem, że dość mało jest informacji na temat tego czołgu i gameplay z tego czołgu. No ale w końcu udało mi się do niego dojść i mam nadzieję, że wreszcie będę mógł się nim trochę pobawić i że było warto przede wszystkim te 1020 chyba jeden bitew, tak? Czy 20 bitew rozegrać po to, żeby ten czołg zdobyć. Z przodu wygląda całkiem spoko. Tak jak mówię, taki troszkę skurczony paton. Ta wieża jest bardzo podobna do patona, właściwie identyczna, natomiast to podwozie jest trochę inne. No, jedziemy sobie ósemki, więc to jest bardzo fajne. Jedziemy sobie oczywiście gdzieś tam na prawo i tam będę próbował pograć sobie na wieżę. Spróbować tam jakoś zaskoczyć przeciwników. No i jedziemy. Krótka jest ta lufa, taka dziwnie krótka jest ta lufa. 6,5 sekundy przeładowania, to jest dość fajne. Dość fajny czas przeładowania, muszę powiedzieć. Oczywiście jest bardzo dobra załoga, więc to też na pewno swoje robi, ale myślałem, że będzie troszkę dłużej ładował. Zrobimy sobie tak, że wjedziemy sobie w tą dziurę tutaj i spróbuję po prostu coś podspotować, ponieważ on ma dość dobre opuszczenie, działa jak widzicie, to myślę, że uda mi się stamtąd coś postrzelać. Mam nadzieję tylko, że szybko nie zejdę. Problemem na tej mapie jest to, że ludzie się zatrzymują w tym miejscu. Zobaczcie, Pantera się tu zatrzyma, wszyscy będą tutaj stali, natomiast trzeba dojeżdżać do tego miejsca, żeby być bezpiecznym i żeby móc sobie spokojnie pograć, bo jeżeli się zatrzymujecie w tym miejscu, gdzie oni stali, to bardzo szybko muszę zebrać głupie hity. Tutaj kolega próbował spotować, ale nie ma takiego bicia synek. Nie ma wjeżdżania do krzaków. Może próbował zdobyć misję na 6000, na 4000 spota, ale ja mu tutaj przeszkodziłem w tym. Wiem, jestem niedobry, ale mnie też wszyscy mniej przeszkadzają, więc czemu bym nie? IMX jedzie sobie do nas.
Sierka, kolego, teraz weszło. Szkoda, że nie wchodziło tak w tamtych bitwach, pod takim dziwnym kątem. No ale to jest Simons, więc dajmy na to, że on pod każdym kątem potrafi przyjąć pociski. A ty jesteś niedobry tą 150. Możesz mnie tutaj trafić. Nie pierwszy raz. A ja cię nie przebiłem. Dobra, Emik został skasowany, więc nie będzie nas świecił w tym momencie. LCMX też został skasowany. No to teraz tą 150 wykończyć i mamy drogę otwartą do strzelania tutaj przeciwnikom po zadkach. Ale coś ta 150 się nie pojawia za bardzo. 1500 HP to jest dość dużo też, muszę powiedzieć. Chyba, tak mi się wydaje. Nie wiem ile ma Patton, ile ma Pershing HP-ków. Wydaje mi się, że jednak ma trochę mniej. Podjedziemy sobie, zaskoczymy tą 150, bo ona się tutaj nie patrzy z tego co widzę, bo nie jest w stanie po prostu wyspotować sama. Więc podjedziemy i spróbuję ją. O, zaświeciłem się. Jest czarny książę z bazy. Ktoś tam jeszcze inny dobie strzelał. Udało się przebić. Su 122-44. To jest kolega, z którym się na pewno nie chce. Zobaczcie, jak dużo ten czołg odbija. Nie jest go wcale tak łatwo przebić, jak się wszystkim wydawało. Natomiast ja zadaję obrażenia dość łatwo. Póki co, oczywiście to są ósemki, no to przyjmijmy, że przebijanie ósemki tym ósemkom nie stanowi przeważnie problemu. Teraz pewnie zbiorę, bo kolega lepiej przyceluje trochę. Ale może nie. Może nie będzie tak źle. Zobaczymy. Dość celne działo. To mogę powiedzieć na pewno. I mogę jeszcze powiedzieć to, że ich dużo nabierze do naszej bazy, więc to jest dość słabe. I najgorsze to, że za chwilkę będą mogli strzelać po prostu w dupę. I już to właśnie zaczęli robić. Strzelimy sobie tutaj Black Prince'a i jedziemy wykończyć te 150, które się tutaj powinien za chwilkę pojawić. Niestety amunicję dostałem. To jest bolączka wszystkich amerykańskich czołgów. Strzały w bok czołgu powodują uszkodzenie magazynu amunicji. Dawaj, dawaj. I dare you, I double dare you. O, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego Black Prince się nagle obudził i nie mam naprawki? To on strzela dość szybko, więc pewnie tutaj będzie. Pewnie będzie tutaj pruł raz za razem. Niestety go nie trafiłem. 150, uwaga, to będzie bolało. Dobrze. Nie przebiłem. O, mnie widzi z tyłu. Czyli tu będzie po mnie już. Jeszcze silniczek dostałem. Stój, kolego. Niestety on może opuścić na mnie lufę. Chciałem go złapać tak, żeby nie mógł na mnie opuścić lufę, no ale jak widzicie się nie udało. Może jeszcze byłoby strzelenie go po prostu i zniszczenie, ale 2600 damage'u jest. Myślę, że całkiem spoko bitwa, jak na, nawet na to, co się tutaj wydarzyło. Moja drużyna raczej tego nie wyciągnie, ale bitwa była całkiem spoko. No niestety ten Blacklist, który stał całą bitwę AFK, niestety się obudził w pewnym momencie i zaczął do mnie strzelać. Wyjechałem do 150, bo prawdę mówiąc myślałem, że ten Black Prince po prostu nie będzie się ruszał dalej, jest AFK, więc będę mógł sobie 150 wykończyć. Gdyby to się udało zrobić, to droga do bazy byłaby zupełnie otwarta. No a tak niestety zostałem wzięty w dwa ognie i nawet za tym kamieniem, za którym stałem tutaj, nie bardzo byłem się jak w stanie schować za tym kamulcem, po to, żeby nie obrywać od Black Prince'a. Zobaczcie, on cały czas stoi w bazie. Nie wiem, czy to jest bot w ogóle. Na wszelki wypadek sobie go zraportuję jako bota. Warto to robić, bo ludzie mówią, że to nie daje skutku, ale tak naprawdę nikt nie wie, czy to daje skutek, czy nie daje. Nic to nie kosztuje, więc warto sobie tak raportować tych, którzy podejrzewacie o to, że są botami. To po prostu może w ogóle coś z tym robi i może to coś da. No niestety bitwa będzie przegrana, skapują nas za chwilkę, ale myślę, że ze swojego wyniku jestem dość zadowolony, zwłaszcza na pierwszą bitwę. Zwłaszcza jak widzicie, dział jest dość celne, naprawdę. Nawet te strzały w czasie jazdy czy bez pełnego przycelowania wchodziły i przebijały. I przede wszystkim wieża dość fajnie linguje. Te początkowe strzały od trzech czy czterech czołgów czy cztery strzały zostają fajnie dość zrykoszetowane. Tam jeden strzał od 150 w gąsienicy, więc myślę, że ten czołg może być całkiem fajnym takim fanowym czołgiem do zabawy, bo oczywiście to nie jest czołg premium i on lepiej nie zarabia. Natomiast może być całkiem przyjemną maszyną. 2600 obrażeń, najwięcej w swojej drużynie, jak na jeden sposób troszkę więcej. Ale ja mam troszkę więcej expa, więc nie jest źle. Całkiem przyjemny czołg. 18 strzałów, 14 trafień, 11 przebić. Z tymi przebiciami to niestety nie wszystko się udało przebić, ale 173 penet to i tak było całkiem przyzwoicie, jak na tyle penetracji. No i
Udało się w końcu. Zakończenie drogi na szczyt. Tak wygląda T95N2, którego przez tyle czasu robiłem. Czy warto, czy nie, to wam powiem w przyszłości. Znaczy, powiem wam tak, powiem wam, czy on jest dobry, czy nie. Natomiast to, że było warto robić, to na pewno. Ja bardzo lubię amerykańskie czołgi. To jest moja ulubiona nacja i taki dany tasik w postaci T95N2 w moim garażu jest dany naprawdę bardzo, bardzo bardzo taką sprawą przyjemną, bo chciałem go mieć od samego początku i w końcu się to udało zrobić. Na pewno będzie jeszcze jeden odcinek drogi na szczyt, który podsumuje sobie wszystko, spróbuję wszystko zadać do kupy, opowiedzieć wam o tym, jak to wszystko się potoczyło, chociaż pewnie jak ten, kto ogląda wszystkie odcinki, będzie sam sobie potrafił takie wnioski wyciągnąć, no ale na pewno taki podsumowujący odcinek jest też potrzebny, żeby wszystko zebrać do kupy i streścić w jednym odcinku. Dobra, tyle w tym powiedzmy moim najfajniejszym odcinku, który dał mi najwięcej radości z całej tej serii, bo w końcu udało się zdobyć T95N2. Żegnam was, zaglądajcie na filmy, a ja idę sobie dalej śmigać moim małym ósmym tierem skurczonym patronem. Trzymajcie się, cześć!